Przed nami kolejny deszczowy dzień. W całym kraju przewaga chmur. Karolina Gierat-Batarowicz, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Deszcz popada na północy, częściowo w centrum, na Podkarpaciu, a także na zachodzie naszego kraju. W Tatrach możliwy śnieg. Do naszego kraju napływa ciepła masa powietrza. Temperatura od 6-7 stopni na północnym wschodzie Polski i Pomorzu do 10 w Lublinie i w Zielonej Górze. W Toruniu 8 stopni. Będzie wiał południowy słaby wiatr, który na południu będzie silny. A ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 993 hektopaskale. Jutro dominacja chmur, ale pojawią się również rozpogodzenia. Od Śląska i Małopolski przez częściowo centrum, Mazowsze, Pomazury i północno-wschodnią Polskę często popada deszcz. Do naszego kraju nadal napływać będzie ciepła masa powietrza. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 10 w Zielonej Górze, a w Toruniu 8 stopni. Będzie wiał południowo-zachodni umiarkowany wiatr. Ciśnienie zacznie rosnąć. Dobrego i spokojnego dnia!